chodzi o temat lidera, to można się zarówno liderem stać, jak i liderem można się urodzić. Wszystko zależy od tego, czy będziemy rozwijali nasze umiejętności, nasze kompetencje, czy po prostu zostaniemy w strefie, że nie będziemy zainteresowani tym, aby być przywódcą. Wiadomo, że osoby, które rodzą się z pewnym zestawieniem cech, jak na przykład charyzma, będą znacznie szybciej osiągały cele i znacznie łatwiej będzie im awansować i rozwijać się. Natomiast wszystko jest możliwe, bo przywództwa można się nauczyć, to jest też kompetencja, jest to umiejętność i możliwość tego, żeby zdobywać wiedzę poprzez prawidłowe szkolenia, poprzez zdobywanie tych umiejętności i przede wszystkim uczenie się ich w praktyce. Bo wiadomo, że można skończyć studia MBA i wcale nie być przywódcą ani dobrym liderem, pomimo tego, że będzie miało się ogromną wiedzę. Więc kwestia bycia właśnie liderem i przywódcą to jest coś, co możemy się uczyć, rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Więc tutaj zarówno możemy się urodzić takim liderem, ale możemy również się rozwijać i zdobywać te nowe umiejętności. Więc kwestia zależy od tego, od nas tak właściwie samych, czy zdecydujemy się na to, żeby się rozwijać, czy po prostu będziemy sobie stali w cieniu i nie będziemy zainteresowani tym, aby stać się przywódcą. Ponieważ bardzo często wychodzimy z założenia, że jeżeli dostarczymy liderowi samo szkolenie teoretyczne, to to będzie wystarczająco. Absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem, bo uważam, że żeby lidera wyszkolić, nauczyć podstawowych kompetencji, ważna jest praca poprzez przykład, czyli poprzez case study, poprzez studium przypadku i przerabianie tych poszczególnych sytuacji na rzeczywistych przykładach. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ lider uczy się swojej inteligencji emocjonalnej, poznaje siebie, jak reagować w sytuacjach stresowych, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli nie będziemy prowadzić tego typu szkoleń, to w tym momencie, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej, lider sam nie będzie wiedział, jak on zareaguje i co on będzie robił i będzie przerażony. I to przerażenie, ten strach, lęk też będzie emanował na zespół. Więc bardzo ważne jest to, żeby dawać liderom nie tylko szkolenia teoretyczne, ale również dawać im praktykę. Jest kilka modeli naukowych, według których możemy uczyć liderów. I jedno z takich modeli jest cykl Kolba, który polega na tym, że dajemy wiedzę teoretyczną, zapraszamy później do ćwiczeń praktycznych i na sam koniec liderzy dzielą się swoimi refleksjami, jak to dane ćwiczenie, jak dane studium przypadku przebiegało. Więc bardzo ważne jest to, żeby uczyć właśnie według modeli naukowych, które są już wynalezione od kilkunastu lat, ale też tworzą się nowe modele, które są innowacyjne i tworzą przyszłych liderów, bo jeżeli będziemy pozostawali tylko w tej strefie, że zaprosimy liderów na szkolenie teoretyczne, to niestety tej wiedzy teoretycznej nie będą w stanie przekuć w praktykę i wykorzystywać jej w życiu codziennym. Bardzo ważne jest to, żeby określić, jakiego profilu kandydata poszukujemy. Czyli tak właściwie zaczyna się wszystko od procesu rekrutacji. Jeżeli chcę zatrudnić charyzmatycznego lidera, osobę, która będzie pociągała tłumy, na pewno będę szukać innej osoby niż lidera, którego będę zatrudniać jako dyrektora działu finansowego. Więc ważne jest określenie cech i kompetencji, które chcemy, żeby dany lider posiadał. Jeżeli zapomnimy o tym na samym początku rekrutacji, może się okazać, że do działu finansowego zatrudnimy osobę, która absolutnie nie będzie miała żadnych kompetencji, umiejętności analitycznych i będzie jej bardzo trudno później funkcjonować w takim dziale. Więc przede wszystkim jest określenie profilu kandydata, którego chcemy zatrudnić, po to, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku chcemy rozwijać naszych liderów. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jaką zawsze polecam, to jest zrobienie testów Gallupa, czyli wiedzieć, w jakim zakresie, jakie kompetencje są moją mocną stroną, bo jeżeli na przykład będziemy mieć menedżera projektu, dla którego osiąganie wyników jest na ostatnim polu, jeżeli chodzi o testy Gallupa, to bardzo ciężko będzie takiej osobie osiągać te wyniki, jeżeli dla niej to nie będzie istotne. Więc dopasowanie kompetencji, umiejętności poszczególnych osób do roli też jest konkretną, zdecydowaną rzeczą, którą powinniśmy zrobić od samego początku, jeżeli chcemy zatrudnić lidera. I myślę, że ważnym też punktem jest to, żeby zrobić rewizję tych naszych materiałów szkoleniowych, które mamy. Czy to nie są materiały, które zostały przygotowane 10 lat temu i one cały czas funkcjonują i szkolimy według tego, co się szkoliło 10 lat, czy faktycznie podążamy za tymi nowymi trendami rynkowymi po to, żeby szkolić tych liderów jak najlepiej na najwyższym standardzie. Bardzo ważne jest to, żeby określić, jakiego profilu kandydata poszukujemy. Czyli tak właściwie zaczyna się wszystko od procesu rekrutacji. Jeżeli chcę zatrudnić charyzmatycznego lidera, osobę, która będzie pociągała tłumy, na pewno będę szukać innej osoby niż lidera, którego będę zatrudniać jako dyrektora działu finansowego. Więc ważne jest określenie cech i kompetencji, które chcemy, żeby dany lider posiadał. Jeżeli
zapomnimy o tym na samym początku rekrutacji, może się okazać, że do działu finansowego zatrudnimy osobę, która absolutnie nie będzie miała żadnych kompetencji, umiejętności analitycznych i będzie jej bardzo trudno później funkcjonować w takim dziale. Więc przede wszystkim jest określenie profilu kandydata, którego chcemy zatrudnić, po to, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku chcemy rozwijać naszych liderów. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jaką zawsze polecam, to jest zrobienie testów Gallupa, czyli wiedzieć, w jakim zakresie, jakie kompetencje są moją mocną stroną, bo jeżeli na przykład będziemy mieć menedżera projektu, dla którego osiąganie wyników jest na ostatnim polu, jeżeli chodzi o testy Gallupa, to bardzo ciężko będzie takiej osobie osiągać te wyniki, jeżeli dla niej to nie będzie istotne. Więc dopasowanie kompetencji, umiejętności poszczególnych osób do roli też jest konkretną, zdecydowaną rzeczą, którą powinniśmy zrobić od samego początku, jeżeli chcemy zatrudnić lidera. I myślę, że ważnym też punktem jest to, żeby zrobić rewizję tych naszych materiałów szkoleniowych, które mamy. Czy to nie są materiały, które zostały przygotowane 10 lat temu i one cały czas funkcjonują i szkolimy według tego, co się szkoliło 10 lat, czy faktycznie podążamy za tymi nowymi trendami rynkowymi po to, żeby szkolić tych liderów jak najlepiej na najwyższym standardzie. Jeszcze tylko poproszę się przedstawić. Monika Bęcka. Dobra, a jakby Pani mogła z całym zdaniem powiedzieć, nazywam się tak i tak, Pani zawód. Dobra. Nazywam się Monika Bęcka i jestem właścicielką Monika Bęcka Consulting. Pracuję z liderami w całej Europie, szkole ich, pomagam im się rozwijać. Doradzam również firmom po to, aby były w stanie osiągać jak najlepsze wyniki, budując zespoły i rozwijać kompetencje wśród swoich zespołów.